Siema! Tutaj doktor Stalker. Tak jest. A to jest Call of Duty Black Ops 2. Jak tutaj widzicie. I tak wiem, już jest po premierze Ghosta. Ale jak wiecie, mam serię, gdzie pokazuję kamuflaże z tej gry. I wypadałoby dokończyć, tak? No, więc zaczynajmy. Dziś został nam już ostatni kamuflaż. I to jest ten kamuflaż, tak jest. Jest to kamuflaż Pack-a-Punch. Chyba dobrze to wymawiam. I jest to chyba zdecydowanie, no może nie zdecydowanie, ale jest to może mój ulubiony kamuflaż. Możliwe, nie? Nie. Jeden z moich ulubionych w każdym kamuflaży. Więc naprawdę po prostu wow. Wygląda pięknie. To sobie za chwilę zobaczycie. Tak, jak widzicie, tutaj znaliście też ostatni kamuflaż, ale o tym to za chwilę. Tak się prezentuje ten kamuflaż tutaj. Teraz na celownika wam go pokażę. I to jest po prostu wow, popatrzcie. Znak radioaktywności. Tak, po prostu wow, zarąbiste. Do ACOG dostajemy takie coś. Zobaczcie sobie, też fajnie wygląda. Bo tutaj tak trochę dziwnie, ale jak już będzie, to będzie spoko. Jak na filmie go sobie zobaczycie. I holograficzny EOTech, tak zwany, gdzie dostajemy coś takiego. Tak, polecam wam zobaczyć. Tak, i myślę, że ten film, nie, jeszcze będzie jeden bonusowy kamuflaż. To będzie niespodzianka. Będzie jeszcze jeden bonusowy kamuflaż. Tak. I co tu jeszcze? W tym kamuflażu dostajemy ogólnie taką wizytówkę. Całkiem spoko. Szkoda, że nieruchoma. Tak. Ale fajna wizytówka nawet. Tak. No i to by chyba było na tyle. Jak mówiłem, będzie jeszcze jeden bonusowy film z kamuflażami, który zamknie już chyba temat Black Opsa 2 na moim kanale. No, więc mówił do was doktor Stalker, no i nara.